Cześć, witajcie. Dzień dobry Wam wszystkim po drugiej stronie. Dzisiaj dalsza część kontynuacji na temat dzieci, na temat odżywiania dzieci. Wspominałem Wam wczoraj, co mówił na ten temat na rozmowach ojciec w Nowej Hucie, tego, że trzeba być do wychowywania dzieci, do małżeństwa przygotowany fizycznie, psychicznie, ekonomicznie, to powtarzał. I powtarzał to nie tylko mnie, ale to wiecie, jak człowiek jest młody, to myśli troszkę inaczej, nie podchodzi, nie rozumie pewnych rzeczy, tych prostych rzeczy, które ojciec przekazywał, to dopiero po 30-40 latach są pewne rzeczy dla niektórych są zrozumiałe. No tak to w naszym życiu bywa, jak już dzieci są odchowane, dorośnięte, to zdajemy sobie sprawę, że błędy rodzicielskie, które popełniliśmy, będąc młodymi ludźmi, no, odbijają się na życiu, zdrowiu, naszych pociech. Tak to się dzieje. Przeczytam Wam dzisiaj, dlaczego noworodki nie mają alergii pokarmowej. Myślę, że wielu z Was to zainteresuje. I oczywiście pod moim nagraniem będzie tekst, gdybym coś źle przeczytał, gdybym coś pomylił. Podczas mojego czytania, to będziecie sobie mogli tekst źródłowy, każdy z Was osobiście przeczytać. Dlaczego noworodki nie mają alergii pokarmowej? Cytat. Zdolność błony śluzowej jelita cienkiego do wchłaniania białek z siary zanika w ciągu kilku dni po porodzie. Koniec cytatu. To jest, skąd cytat tutaj jest podany? Z. Ewy. Zarys fizjologii zwierząt, PWN, Warszawa, 1980, strona 298. To jest źródło. I czytam dalej. Siarę, łacińska nazwa kolostrum, modny ostatnio suplement diety, to był taki dodatek tutaj jest, charakteryzuje duża zawartość białka, 4-5-krotnie większa niż w mleku, o znacznej przewadze albumin i globulin, czyli antyoksydantów i immunoglobulin przekazywanych z pokarmem noworodków, dzięki czemu uaktywnia się jego niedojrzały układ immunologiczny w pierwszych dniach życia. Ilość immunoglobulin spada 5-krotnie w pierwszym tygodniu jej wydzielania. Są one zastępowane stopniowo przez białko mleka kobiecego, czyli nie kazeinę, jak w mleku krowim, a albuminę. W siarze jest również więcej mikroelementów, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, a szczególnie witaminy A, której ilość jest kilkudziesięciokrotnie większa niż w mleku, co również zdecydowanie wzmacnia układ immunologiczny dziecka. Teraz Wam przeczytam jako ciekawostkę. Jako ciekawostkę podam, że w pierwszej kolejności ze strawionego białka mleka u oseska i dorosłego człowieka z pokarmu stałego wchłania się glicyna, występująca w około 7% składu zjadanego białka, z wyjątkiem kolagenu, gdzie dochodzi do 30% składu aminokwasowego białka, z którego łatwo organizm robi białka fibrylarne i puryny, następnie aminokwasy ketogenne, później aminokwasy o najniższym stężeniu we krwi, a na samym końcu tryptofan. Dlatego przy przejadaniu się białkowym często występuje kłopot z zasypianiem i to, jak widać, nie z powodu ciężkiego w cudzysłowie żołądka. Na wszelki wypadek napiszę tak. Tryptofan jest aminokwasem egzogennym, z którego powstaje melatonina, między innymi regulator dobowego zegara biologicznego u ssaków, ułatwiająca im zasypianie i regulację fizjologicznego snu, oraz serotonina wspólnie z melatoniną regulująca sen. I ciekawostka. Ciekawostka, zaraz, moment. Wiem, że jest troszkę lepiej z tym mikrofonem, ale jeszcze nie jest tak jak być powinno. Także przepraszam za połykanie. Ciekawostka. Im wyższy poziom serotoniny w mózgu, tym bardziej wzmagane są odruchy prospołeczne. Wzrasta libido u kobiet, a niższy poziom w mózgu tego hormonu u mężczyzn.
To jest w nawiasie podane, że średnio 20-30% w stosunku do kobiet. Koniec nawiasu. Powoduje impulsywność i agresję, szczególnie wzmacnianą przez testosteron. Chroniczny niedobór serotoniny powoduje notoryczne zmęczenie, depresję i myśli samobójcze, zwiększające ryzyko targania się na własne życie. Pozdrowienia, Tomasz Kwaśniewski. Ta ciekawostka jest dosyć intrygująca. Pozwolicie, że jeszcze raz ją Wam przeczytam. Może teraz mi to pójdzie lepiej. Im wyższy poziom serotoniny w mózgu, tym bardziej wzmagane są odruchy prospołeczne. Wzrasta libido u kobiet, a niższy poziom w mózgu tego hormonu u mężczyzn. Średnio 20-30% w stosunku do kobiet. Powoduje impulsywność, agresję, szczególnie wzmacnianą przez testosteron. Chroniczny niedobór serotoniny powoduje notoryczne zmęczenie, depresję i myśli samobójcze, zwiększające ryzyko targania się na własne życie. Niektórzy z Was na pewno zauważyli, że zdania są bardzo mocno rozbudowane i nie są to na pewno przypadkowe rozbudowania. Wczoraj rozmawiałem z Tomaszem na ten temat. Mówi, że wszystko, co tam jest napisane, tak ma być napisane. Mają być tak zbudowane zdania, żeby każdy, czytając sobie to, mógł dokładnie przeanalizować, wywnioskować, połączyć coś, co wcześniej przeczytał, z czymś, co jest później napisane, bo to wszystko jedno uzupełnia drugie. Tak to ma być. I tak. Będzie jeszcze, planuję jeszcze dwa odcinki na temat dzieci Wam przeczytać, bo na te dwa odcinki o dzieciach mam materiał. I oczywiście jest to fragment z książki, która jest w trakcie wydawania. Książka ma pojawić się na początku, książka pana Tomasza Kwaśniewskiego oczywiście. Książka ma pojawić się z początkiem maja i mam nadzieję, że wszystko pójdzie planowo i bez niespodzianek. Oczywiście jak książka będzie wydana, ja nie omieszkam Wam o tej książce i o tym wydaniu powiedzieć i nie omieszkam podać linku do strony, gdzie będzie można sobie ją, gdzie będzie się można w nią zaopatrzyć. No to tyle na dzisiejszy piękny wiosenny dzień. Bardzo Was. Aha, no to jeszcze to, co koło mnie tutaj po prawej stronie, to też jest dosyć stara moja praca. To jest gdzieś 91 rok. Musiałbym to rozkleić, żeby zobaczyć na datę, pewnie gdzieś z tyłu jest. Ale to jest 90, może 91. Gdzieś tak. Raczej 91. Także pokazuję Wam troszkę staroci. Trąca myszką, rozumiem, ale powrót do przeszłości czasem jest wskazany. Jeszcze raz do miłego.